Królowa lasów. Pierwotna roślina. Gęste, długie, zielone liście. Albo i nie. Prawda jest taka, że muszę ogarnąć moje dwie paprocie. To są paprocie Nephrolepisy biserata macho. Kupiłam je 2,5 roku temu po 13,50 w szkółce w Dawidach pod Warszawą. Niestety tej szkółki już nie ma. Te dwie paprocie podwieszone są u mnie pod sufitem mniej więcej 5 metrów może od okna południowego, które jest zadaszone balkonem i są tuż pod sufitem. I naprawdę tego światła nie mają za dużo, a słuchajcie, rosną. Rosną, to będzie ich chyba trzeci sezon, z tego by wychodziło, bo ja je kupiłam jakoś w zimę. I muszę je ogarnąć, bo po zimie nie wyglądają już tak dobrze, jak wyglądał przed zimą, styczeń, czy tak właściwie luty był dla nich takim najtrudniejszym miesiącem. Wówczas zauważyłam, że one rzeczywiście już naprawdę mają dość i to suche powietrze, mała dostępność światła je po prostu dobija. No i dzisiaj zobaczycie sobie razem ze mną, co tutaj się dzieje, co możemy tutaj obciąć, co możemy tutaj dodać, bo będziemy coś dodawać. No i w ogóle, tak sobie je po prostu odświeżymy, wiosenne porządki. W ogóle czasem mam poczucie, że jesteście tu dla nich, tak naprawdę nie dla mnie, ale to jest zupełnie zrozumiałe, bo one są strasznie przykurzone. Ja jestem Klaudia, a to jest kanał Klaudia w liściach. Zapraszam na odcinek. Co możecie zobaczyć, to to, że tutaj jest dość mało podłoża i tutaj warstwa od podłoża, warstwa od podłoża do krańca doniczki to jest jakieś 2-3 cm albo i 5, bo ja naprawdę jestem słaba w miarę. W każdym razie to, co tutaj dzisiaj na pewno zrobię, no to jest dołożenie podłoża. Dołożę to podłoże, ponieważ paproci nie trzeba przesadzać co sezon. One rzeczywiście ładnie się korzenią, natomiast tutaj jest duży pojemnik, korzenie tutaj nie wychodzą dołem, więc ja przesadzałam te rośliny, o ile się nie mylę, to rok temu na wiosnę, bo one wcześniej przez ponad rok żyły w podłożu produkcyjnym i to nie jest coś, czym się chwalę, natomiast paprocie jako rośliny, które są wilgociolubne, jeżeli chodzi o, oczywiście o powietrze też, ale jeżeli chodzi o podłoże, no to one sobie spokojnie poradziły w tym podłożu produkcyjnym, natomiast zauważyłam dużą zmianę, jak przeniosłam je do podłoża dla paproci i ja korzystam z tego podłoża do paproci, z Wokasa. Ja teraz nawet na Instagramie ostatnio wrzucałam, że z ImSoil kupiłam sobie dwa podłoża, do sukulentów już kolejny raz i wzięłam teraz do podłoże przepuszczalne tam jako Bigos. Natomiast jeszcze do paproci mam tego Wokasa, bo kupowałam go właśnie rok temu i on mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. To znaczy to jest drugie opakowanie, bo pół worka by nie starczyło na te dwie doniczki. W każdym razie zauważyłam, że te paprocie dużo lepiej się zachowywały po zmianie podłoża, a w tym roku po prostu im dosypię tego podłoża i prawdopodobnie przesadzę je dopiero albo już za rok. Brat do mnie zadzwonił i się wybiłam z rytmu. Zanim dołożę tym dwóm pięknościom podłoża, no to najpierw sobie powycinam to, czego nie potrzebuję. Ja się Wam w ogóle ostatnio w jednym z ostatnich vlogów żaliłam, że moje paprocie już trochę bardzo odczuwają zimę. I jedna z pań poleciła mi swój sposób, mianowicie taki, że ona w ogóle w swoich paprociach te gałązki, które są niezaładne, wycina, żeby roślina na nie nie marnowała energii. I to ma zupełnie sens. To ma totalnie sens i ja dzisiaj też to zrobię. Tutaj widzę troszkę takich suszków, ale też widzę takie kawałki, powiedzmy, które ja po prostu stojąc na dole przycinałam, no bo właśnie, tak jak widzieliście, te moje paprocie są podwieszone pod sufitem i ja również je podlewam w tym stanie. Ja ich nie zdejmuję do podlewania, tylko ja staję na łóżko, czasami na stołek, podlewam, trzymam miskę pod doniczką. Kiedyś na którymś vlogu Wam pokazywałam, jak ja podlewam te paprocie. Zmienię kamerę, żebyście widzieli, co tutaj wycinam. I będę wycinała właśnie, no, także tak zróbmy. O, ja właśnie takie rzeczy będę wycinała, takie rzeczy będę wycinała i będę do Was gadała właśnie o tych paprociach. Z tym podlewaniem to mam, słuchajcie, tak najgorzej, bo ja bardzo często muszę podlewać te rośliny, bo sobie o nich przypominam. Właśnie, to jest różnica, nie, że o nich pamiętam, tylko sobie przypominam. Natomiast najgorsze jest to, że zazwyczaj ja sobie o tym przypominam, jak po jakimś tam trudnym, ciężkim dniu kładę się do łóżka i już jestem taka, no wiecie, już człowiek się kładzie w tej piżamce, już jest ideolo i już prawie idzie spać. I nagle po prostu widzę przed sobą te wielkie donice. O, zobaczcie. Tutaj też jest taka rachityczna, zresztą bardzo wyblakła roślina, także ja też tutaj ją wycinam. Zresztą Wy też się kładziecie w piżamach do łóżka i wiecie, jak to jest. I wtedy widzę te wielkie donice i mam takie, o nie. No i zazwyczaj muszę opuścić to moje ciepłe, cudowne, wspaniałe łóżko z twardym materacem, no i muszę podlać te paprotki. Tutaj jest taki bardzo długi łysol,
No ale tutaj są liście i to całkiem dużo, więc ja go zostawiam. Aż tak to ja nie chcę obcinać. Aż tak to nie robię takiego aż makeoveru, ale jeszcze widziałam, o zobaczcie. Tutaj taka końcówka, no to troszkę aż się prosi. Siup. Podlewam je wodą przefiltrowaną, teraz już zaczęłam dodawać nawozu. Ja do roślin, które mam w podłożu takim organicznym, dodaję agrokolu, już o nim mówiłam wielokrotnie, agrokolu do roślin zielonych w żelu. Być może w tym sezonie zmienię nawóz, natomiast ten nawóz mi pasuje, więc chyba, że macie jakiś inny taki do roślin zielonych do polecenia, albo jakiś specjalistyczny do paproci, no to dajcie mi znać, a to jest kolejny pastorałek. No, są takie włochate, te malutkie. Cudownie. W ogóle zobaczcie, że tutaj... A, tu jeszcze jeden idzie. Pewnie, jak go teraz tak tykam, to ciekawe, czy wyjdzie. Podlewam je mniej więcej co 5 dni, ale no to nie jest taka zasada, wiecie, z zegarkiem w ręku, z kalendarzem w ręku. Ale no, staram się co 5 dni i raz je przesuszyłam, tak ostatnio, jak już było takim ciężko, raz je przesuszyłam i zobaczyłam, że bardzo dużo zgubiły mi listków. To też są takie śmieciuchy, bo jak je przesuszycie, czy coś im nie pasuje, no to znajdziecie bardzo dużo małych listków właśnie pod tą doniczką. Teraz jak będzie lato, no to będę podlewała je częściej, być może co 3, co 4 dni. No i zobaczcie, że idzie dużo nowego. Te przecież, to jest wszystko nowe. Tutaj są pastorałki, o tu. To jest nowy liść, to jest nowy liść. Tu jest cały nowy liść, coś cudownego. Ja myślałam, że one są w dużo gorszym stanie, ale naprawdę nie jest tak źle. Dobra, od razu sobie dosypuję podłoże. Ja w ostatnim odcinku też mówiłam o tym, że kupiłam sobie rizotonik i witaminę B52, żeby nawozić rośliny dolistnie. I również dzisiaj właśnie taki roztwór dostaną paprocie. Czekajcie, ja je podlewałam 3 dni temu. I ja wtedy jeszcze lałam im wodę bez nawozu, nawoziłam poprzednio. Także spokojnie mogę nawieźć je do listnie. O, jeszcze tu zobaczcie, co się zadziało brzydkiego. No to też usuwam. Czekajcie, wiecie co, ja muszę sobie sprawdzić w sumie, bo ja mam taki mikronotatniczek z nawozami, w ogóle od tego sezonu, to jest moja nowość. Muszę sobie zobaczyć, czy na pewno ją podlewałam bez nawozu, no bo jak ją nawoziłam, no to na razie nie będę dawała jej tego do listnie roztworu. Ale na pewno ją spryskam wodą, bo ma bardzo już okurzone liście, więc muszę tę paproć umyć, jedną i drugą właściwie. Ale pierwsza paproć ogarnięta i biorę drugą. Ja te doniczki kupiłam, one nie do końca mi się podobają, no bo jak dobrze wiecie, co ja teraz powiem, są plastikowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże doniczki podwieszane, no to no nie wiem, te ceramiczne są dość drogie. Bo tutaj musiałabym mieć pewnie jakąś, nie wiem, 25. Ale wiecie co, w sumie teraz sobie tak pomyślałam, może kupię sobie takie duże donice wiklinowe. Ostatnio przecież w Action kupowałam fajne te takie plecione kosze, chyba po 8 zł. Ja je pokazywałam Wam też we vlogu, gdzie miałam tam nowości. I może po prostu takie duże sobie kupię, tylko nie widziałam ich w Action, ale też jakoś ostatnio tam za bardzo nie byłam. O, zobaczcie, no tutaj piękny nowy liść. Ale tu cały ususzony i nie wiem, dlaczego go obcięłam. No jakoś mi tak się obcięło. Dobra, muszę się bardziej skupić na obcinaniu, a mniej na gadaniu, wiecie? Bo zaraz sobie całą roślinę wytnę. Tutaj w ogóle to jest jakieś też dziwne, bo ja oczywiście te rośliny przesadzałam razem. I w ogóle wszystko, to są bliźniaczki, wszystko co się z nimi dzieje, to dzieje się tak samo. Natomiast tutaj jest więcej tego podłoża. Ewidentnie. Ja nigdy nie miałam serca do paproci, ponieważ pewnie tak jak, no nie wiem, może 90% to nie, no ale bardzo duża część osób miałam problem z paprociami, które po prostu schły, sypały się, były takimi śmieciuchami. I żadnej paproci nie udało mi się nigdy utrzymać przy życiu. Też nie miałam ich jakoś wielu, no bo jak zauważyłam, że mam złe środowisko, że mam niską wilgotność powietrza i tak dalej, no to nie kupowałam tych paproci, no już po prostu sobie odpuściłam. Natomiast no niestety jakieś tam paproci mi nie przeżyły, więc ja się do nich bardzo zraziłam. I nawet wtedy jak właśnie byłam, to wtedy jeszcze byłam z Angie w Dawidach i były te paprocie po 13,50, bo wtedy wszystko było 50% mniej. No to w ogóle pamiętam, że się zastanawiałam, czy to w ogóle brać. Mówię, no dobra, nawet wydam te 27 zł za dwie. Przecież jak to mi padnie, no to i 27 zł szkoda. No, ale byłam wtedy taka, no dobra, w sumie wiecie, jak spróbować, no to właśnie za taką niską cenę. Więc spróbowałam, no i to było 2,5 roku temu i one sobie świetnie radzą. Oczywiście one czasem się osypują i trochę śmiecą
i one wiszą nad łóżkiem, więc te liście są w łóżku po prostu, są na pościeli. Pewnie teraz nie widzicie tutaj podłoża, ale ja muszę tutaj sobie tak odkręcić, żeby widzieć. Jakbym miała powiedzieć, czy bardziej je lubię, czy bardziej ich nie lubię, czy lepiej mi się je uprawia, czy gorzej, no to uprawia mi się je naprawdę dobrze. Jak pamiętam o regularnym podlewaniu, no i częstym, to one naprawdę po prostu pięknie rosną i wiecie co przede wszystkim? Robią wrażenie. I wiem to oczywiście po Was, wiem to po osobach, które tutaj do nas przychodzą, nas odwiedzają. I nie wiem jak inne paprocie. Mam jeszcze teraz tak na pierwszy rzut głowy, na pewno mam przecież Aglaomorphę coronans, którą ratowałam. O, tutaj coś takiego też sobie wycinam. No i ona też sobie w ogóle bardzo dobrze u mnie radzi. Oczywiście ją raz przesuszyłam, przyznaję się, bez bicia. Natomiast dobrze sobie radzi i ładnie rośnie. I tam też jest dużo nowych pastorałków. Ogólnie tutaj nie jest jakoś bardzo sucho. Natomiast no, zdarzały się momenty w zimie, jak było powiedzmy 35% wilgotności, co dla paproci jest zabójczo niską wartością. Natomiast, no nie wiem, coś im się tu podoba i chcą tu żyć, albo po prostu to są naprawdę wytrzymałe paprocie. Czekajcie, tu coś jest jeszcze takiego. W ogóle, wiecie co jest najgorsze w ogóle w paproci? Tak już ogólnie mówiąc, to chrupanie. To takie chrupanie, no wiecie o co chodzi, że dotykacie paproci, czy tam ją podlewacie i słyszycie to chrupanie i już wiecie, że gdzieś jest coś przesuszone. O, zobaczcie, tu jest taki łysol. No i tutaj są liście, no ale zobaczcie jakie. Ja to sobie wycinam. To nie jest ładne. Słuchajcie, no to co ja teraz robię, to jest w ogóle taka prowizoryczna pielęgnacja, prawda? To są tylko kwestie estetyczne, że ja sobie teraz tak obcinam, bo nie robię teraz nic dobrego tej roślinie. Jest coś magicznego w paprociach, naprawdę. Mi się w ogóle paprocie bardziej niż z roślinami domowymi, bardziej mi się kojarzą z lasem, z tym jak byłam mała, jak chodziłam do lasu. Jak chodziłam na grzyby, czy chodziłam po prostu pochodzić do lasu, trzeba unikać paproci, bo tam jest najwięcej kleszczy. Ale no dla mnie paprocie to są bardziej w ogóle leśne rośliny niż domowe. Później jak się dowiedziałam, że można, znaczy wiecie, dowiedziałam się, no niby zawsze wiedziałam, ale... Czekajcie, bo ja tutaj sobie tnę, a wy nie widzicie, ale jak tak okazało się, że można je też w domu hodować, to ja trochę zawsze miałam takie poczucie, że to nie jest ich miejsce. Takie głębokie przemyślenia, słuchajcie. To takie przycinanie końcówek liści to jest trochę takie... No, takie świrowanie, ale teraz zawsze trochę będzie lepiej wyglądało, jak już wiosenna odmiana, to wiosenna odmiana, odnowa. No dobra, to chyba ta panna jest już też ogarnięta. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że paprocie już pocięłam, dodałam podłoża, wszystko, znaczy pocięłam. Obcięłam to, co było trzeba, jest już podłoże i zostały nam już takie ostatnie czynności. Nie będę ich podlewała dzisiaj, ponieważ ja ostatnio podlewałam, następne podlanie jest tak za 2 dni. Ale drugą dobrą wiadomością jest to, że doczekałam się spryskiwacza za całe jakieś 5 zł, ale nie miałam przez pół roku chyba spryskiwacza, tak, no tak pi razy oko. I mam, doczekałam się. I mam tutaj wodę, bardzo dużo wody i miałam taką końcówkę mieszanki olejku nim z mydłem potasowym i z wodą i sobie do tego dodałam wody. I będę teraz pryskała te liście. Mówiłam o pryskaniu rizotonikiem i B52, ale sprawdziłam w moim notatniczku i gadałam bzdury, bo ja ostatnio podlewałam paprocie z nawozem. Więc teraz już nie będę ich nawoziła dolistnie. Następnym razem taką dawkę tej mieszanki rizotoniku i B52 im załatwię. Natomiast dzisiaj będzie woda z mydłem potasowym i z olejkiem nim. No i nie mogę się doczekać, aż one przestaną być tak okurzone, bo okurzone były okrutnie oraz strasznie i chyba możemy zaczynać. W ogóle każdy normalny człowiek zrobiłby to w wannie. Ale w wannie, wiecie, w łazience mam kiepskie światło. Ja tu nagrywam, tu musi być wszystko dobrze widać. Później po prostu sobie umyję podłogę. Na pewno coś z tych liści jeszcze skapnie, poza tym ja po prostu pryskam na podłogę. Więc to sytuacja jest i tak win-win. No dobra, staram się tutaj tak każdy liść. Wiecie, oprócz tego, że ja zmyję kurz, no to również jak tutaj mam ten olejek nim i mydło potasowe, no to ono również będzie działało anty jakimś tam stworzeniom. Wybaczcie, ale jakoś się tak już, jest takie piękne słońce. Myślę tylko o tym, żeby, wiecie, nagrać dla Was i właśnie już iść na to słoneczko, dlatego tak się trochę nie mogę wysłowić. A poza tym bardzo się cieszę, że te paprocie są w dobrym jednak stanie. Wiecie co, ale one są już takie piękne po tym spryskaniu. Od razu odzyskały jakąś taką swoją zieleń.
Staram się tych pastorałów za bardzo nie psikać, żeby tam woda nie zalegała. Więc tutaj raczej te już dorosłe, rozwinięte części rośliny. Skończyłam i strasznie się cieszę. Muszę się Wam przyznać, że ja się trochę zbierałam do tego odcinka i wcale nie spieszyłam się, żeby go nagrać. Bo myślałam, że bardzo długo mi się z tym zejdzie, że to będzie, wiecie, to obcinanie, dłubanie, no tam, wiecie, to wszystko. A poszło chyba całkiem sprawnie i całkiem szybko. I okazało się, że te paprocie są naprawdę spoko stanie, więc się bardzo cieszę. Cieszę się, że dzisiaj zrobiłam im takie spa. Cieszę się, że dzisiaj tutaj udało Ci się ze mną razem być. My, jak zwykle, widzimy się już... A co tu się tu zadziało? Jak nagrywam dla Was teraz, to jest pełne słońce i dzisiaj byłam na balkonie, pracowałam na balkonie i było tak gorąco, ale to tak gorąco, było cudownie. Więc odwieszam te paprocie i wychodzę. Idę na słoneczko, idę czerpać witaminę D. Widzimy się już w kolejnym odcinku i widzimy się w weekend. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pa!